Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia nadzór Prezesa Rady Ministrów nad funduszem przeciwdziałania COVID-19, z którego w ciągu trzech lat wydatkowano blisko 190 miliardów złotych. Choć w założeniu środki te miały pomóc w łagodzeniu skutków pandemii, to przy okazji stały się ekstra budżetem w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów na finansowanie dowolnie wybranych zadań. Z funduszu finansowano bowiem nie tylko świadczenia opieki zdrowotnej czy leki konieczne dla chorych na COVID-19, ale także między innymi dodatek węglowy, pożyczki dla podmiotów sektora gazowego czy samorządowe inwestycje w rozwój wodociągów i kanalizacji. Niezależnie od poczet w różnych dziedzinach aktywności państwa, nie sposób rozstrzygnąć, dlaczego spośród wielu obszarów dotkniętych skutkami społeczno-gospodarczymi epidemii COVID-19 wybrano wyżej wymienione obszary.